Przed chwilą właśnie myślałam, że umrę na zawał. A mianowicie jest piątek po Bożym Ciele. Jestem sobie z Zosią w domu, jak co rano, w łazience. Ja sobie tutaj w otwartych drzwiach łazienki sadzam Zosię w bujaczku. No i sama korzystam z łazienki, myję się, ubieram i tak dalej. I słuchajcie, stoję sobie przy lustrze. Nie wiem, co ja wtedy robiłam, ale zauważyłam, że Krzysiek chyba się rano śpieszył do pracy, bo widzę, że leży w łazience obrączka i zegarek. I mówię, a nie zabrał, tak się śpieszył, no trudno. No i stoję sobie przed lustrem w łazience, czesia włosy i ja wam pokażę. Jak mam otwarte drzwi do łazienki, to w lustrze widzę to, co teraz wy widzicie. I nagle patrzę w lustro, a tam z salonu ktoś macha. Słuchajcie, zawał razy milion. My mamy w salonie okno balkonowe. Ja czasami mam schizy, że się ktoś tamtędy może włamać. I tutaj po prostu, tu na dole w bujaczku, już nie ma bujaczka, siedziała Zosia, tak? Ja patrzę w lustro, a tam ktoś macha. No. Teraz mój mąż wam opowie, co się stało. No to teraz wytłumacz, dlaczego próbujesz żony wykończyć na zawał, bo ja już kawę dzisiaj pić nie muszę. Nic, pojechałem do pracy, się okazało, że mamy przymusowe wolne, a że mail był w marcu, zdążyłem zapomnieć, a że miałem wolne w... Kiedy? Wczoraj, tak? No. No to nikt o tym nie mówił wcześniej, bo nikt nie mówi o tym, że się ma wolne dni temu, tym bardziej, że większość ludzi jest na pracy zdalnej, więc my tam siedzimy w pięciu, nawet czyli nie koledzy i koleżanki nie pomogli, ty pojechałeś do pracy, mój mąż wrócił z pracy, nie chciał nas budzić, więc położył się w salonie, tak? No, dokładnie. A potem tak twardo zasnął, że z kolei nie słyszałam, żebyśmy wstały. A że spał, to ja nie słyszałam, że. Ale to teraz ktoś masz, jest. Masz teraz zrobione szkolenie na wypadek, gdyby ktoś się włamał przez balkon, to wiesz, jak się zachować. Nie, to muszę sobie tu jakiś tasak zainstalować chyba w łazience i będę rzucać. No. Masakra. No, ale miało być pozytywne zaskoczenie, no wyszło pozytywne zaskoczenie. Tak, tak, bardzo. Ja po prostu naprawdę ciśnienie 200 mi skoczyło. Jestem sama w domu z dzieckiem, zero odgłosów, zero jakiegoś stukania, szurania i nagle po prostu jakaś zjawa się pojawia. No takie życie, no. Muszę się tu lepiej w łazience przygotować, jakieś ostre narzędzia. Gniazdo karabinu maszynowego zrób. O. Widzieliście już, jak mąż mnie rano nastraszył, a teraz umówiłam się z koleżankami do parku. Myślałam, że Krzysiek będzie miał dzisiaj normalny dzień w pracy, w związku z tym dlatego wyszłyśmy same bez niego, no ale nieważne, został w domu. No i umówiłyśmy się w Parku Chorzowskim, ale jak na razie jest jeden wielki problem, bo chyba wszyscy mieszkańcy Górnego Śląska postanowili jechać do Parku Chorzowskiego albo do swojego miasteczka. Jak widzicie, korek po prostu gorzej niż w dzień powszedni. Wszyscy tutaj zmieniają pasy. I jak na razie już koleżanka do mnie dzwoniła, że zaparkowała i gdzie ja jestem. Tylko że okazało się, że Monia jest z drugiej strony parku. Pozdro, Monia. Także trochę się nie dogadałyśmy, park jest wielki, a ponieważ ja jeszcze nie wysiadłam z auta, to mówię, dobra Monia, to zostań, ja jadę tam, gdzie ty jesteś. I jeszcze Monia miała dzwonić do Kasi, żebyśmy się wszystkie trzy znalazły, bo po parku to się można gonić. I najlepsze jest to, że miałyśmy się spotkać na ulicy Złotej, Monia jest na drugim końcu parku pod skansenem. I jeszcze rozmowa jest taka, no wiesz Monia, bo ja tu jestem pod stadionem. A Monia, tak, ja też jestem pod stadionem, tylko że są dwa stadiony. Stadion Śląski w parku jest i stadion GKS-u Katowice. Także dwa stadiony, duży park, nie ma jak się gonić. No da się przejść cały park, ale to nie z Zosią, nie z wózkiem, bo Zosia nie jest taka cierpliwa, żeby mnie przeszła na drugi koniec parku na nogach. Mogłam też iść z domu, ale... To też jest ponad cierpliwość Zosi, żeby nie brać auta i iść z domu do środka parku, bo ja mieszkam z jeszcze innej strony parku, park jest duży i dlatego autem, a teraz będzie problem, gdzie to auto porzucić, także nie wiem, czy to był dobry pomysł, może rzeczywiście szybciej bym to obróciła z domu na nogach, teraz stoję w korku, Jezu, tu się nic nie dzieje, chyba sobie pas muszę zmienić. Ja chcę prosto, a chyba wszyscy skręcają pod Wesołe Miasteczko. Zresztą muszę wam powiedzieć, że ja wczoraj jeździłam tu tymi ulicami wokół parku. Wczoraj było Boże Ciało. I już widziałam, że jest ścisk. Było dokładnie podobnie jak dzisiaj.
I pisałam do dziewczyn, czy to jest dobry pomysł, że się umawiamy autami w okolicach parku, bo nie ma gdzie zaparkować przy parku i że są korki. Ale Kasia napisała, że była, że w parku nie jest tak najgorzej, no i że spoko, spoko, damy radę. No, więc nie wiem, ile będziemy szukać miejsca do zaparkowania i się gonić. Już jesteśmy 5 minut po czasie zbiórki. Zobaczymy, jak to będzie. Pytanie, czy ja dojadę wcześniej, czy Kasia, która krąży i też nie wiem, gdzie była w międzyczasie. Ale taki plan na dziś, że będzie spacer po parku. Ja nawet zabrałam ze sobą kot piknikowy, jakby Zosiunia chciała sobie usiąść na trawie. Zobaczymy. No i mam nadzieję, że jakoś słońce nas mocno nie spiecze. Wysmarowałyśmy się filtrami. Na razie moje auto twierdzi, że jest 20 stopni, ale ja mam wrażenie, że jest więcej. Także pogoda pięknie dopisała w ten weekend. No i wychodzi na to, że wszyscy, którzy nie wyjechali na długi weekend, no to najeżdżają na Park Chorzowski, Park Śląski, tudzież Wojewódzki Park, Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku. To jest wszystko to samo. Park Śląski, bardzo mało to tak mówi. Większość osób, które ja znam, mówi Park Chorzowski. A jak ktoś mówi, że Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku albo Park Śląski, to ja wiem, że nie jest stąd. O kurczę, tu nawet policja steruje ruchem. Taki korek. Aha, i w ogóle w złotą się nie da wjechać. No świetnie, świetnie. Mąż wrócił ze szczepienia i przywiózł obiad, także będzie jedzone pyszności z aioli. Już wyjęłam i tak to wszystko pięknie wygląda. Mąż tutaj się już wybiera do zupy. Ale jestem zafascynowana tym pudełkiem na burgera. Jeszcze nie widziałam, żeby tak spakowana burgera na wynos. O. Nie wiem, to się chyba jakoś otwiera. No powiedzmy, że nie będziemy mężowi wyjadać. Otwiera, proszę bardzo. Otwiera? O, ale fajne pudełko. No, pierwszy raz widzę. Widzę to zawijanie jakoś na burgery. Tutaj mam frytki, sosy, a ja mam jakiś makaron ze szpinakiem pierwszy raz. Mam nadzieję, że będzie dobry. U mnie teraz czas na śniadanko i będzie to oczywiście jogurt razem z Mixitem. I ja tutaj mam tubę, o, żebym sobie nie wywaliła, truskawkowego miksu i to jest chyba mój ulubiony. Tu możecie sobie przeczytać, co jest w środku. Także jak Wam to polecam, oni teraz zmienili opakowanie. Wcześniej był w kartonowym opakowaniu, ale teraz jest w tubie. I to już jest chyba moje drugie albo trzecie opakowanie tego miksu, także jest pysznie. A tutaj mam Wam do pokazania owoce liofilizowane. I muszę powiedzieć, że te owoce to jest hit dla Zosi. Ja to zamówiłam właśnie z myślą o niej i bardzo jej to smakuje. Na początku dawaliśmy jej same truskawki liofilizowane, a teraz właśnie taki miks i ona sobie z tego wybiera malinki, banany, także fajna opcja na śniadanie. No i tak wygląda podane śniadanko. Tutaj jeszcze wjechała tortilla i kabanosik, także są owocki, jest mięsko. Jest woda. Ja też zaraz będę jeść mój jogurt. Mamy dzisiaj niedzielę, koniec długiego weekendu. I właśnie spacerkiem wracamy sobie z niedzielnego obiadu, na który nas zaprosiła moja mama. Także było takie wyjście z domu razem z obiadkiem. Pierwsze próby samodzielnego wdrapywania się. No! Możesz tam wchodzić. No brawo, Zosia, pięknie! I do góry. O, super! Brawo, tata bije, brawo! Brawo, brawo, brawo! Super! Tam się jest czego złapać, to tak łatwiej troszkę. No pięknie, Zosiulku. No, no. No tak.
Ślicznie, Masiuńku. Właśnie dzisiaj rano odwiedził mnie kurier i przyszła do mnie paczuszka z Mixitu, także zaraz mam tu nożyczki i zabieram się za otwieranie. I takie oto pyszności do mnie dotarły. Kilka rzeczy już znam, a kilka rzeczy to dla mnie nowości. Moje ukochane precelki ze słonym karmelem. Tutaj migdały też w czekoladzie ze słonym karmelem. Tutaj, jak przeczytałam, są to też migdałowe jajeczka, ale w kokosie, w białej czekoladzie, także też pysznie. A tutaj mamy słone przekąski, orzechy. Także jest coś na słodko i jest coś na słono. A teraz chciałam Wam powiedzieć, że Mixit ma promocję dla Was. Mam kod rabatowy dla Was minus 5%. Także tu na ekranie Wam się ten kod wyświetla teraz i znajdziecie go też w opisie pod filmem. O, tutaj otworzyłam te migdały w białej czekoladzie z kokosem. Uwielbiam je i pierwszy raz je próbowałam w miksie wielosmakowym. Natomiast bardzo się cieszę, że są takie opakowania tylko z tymi migdałami. One smakują trochę jak Ferrero Rocher, także jeżeli lubicie te klimaty, to na pewno Wam posmakują. Właśnie ukradziono mi spinkę z włosów. Zosia bardzo lubi obgryzać moje klamerki i miałam spięte przed chwilą włosy, a Zosia się zakrada do tyłu i ściąga mi spinkę. Także nie mogę mieć klamerek. Nie mogę. Nie? No i tak sobie tu siedzimy, jakiś rozgardiasz za nami. Przed chwilą były jedzone placki bananowe i jak za pierwszym, drugim razem zrobiłam placki bananowe, to Zosia tak średnio, nawet nie mi rzucała. A dzisiaj zrobiłam te placki, zostawiłam je do wystygnięcia, w międzyczasie była drzemka i jak wróciłyśmy do kuchni, to ja zaczęłam od tego, że sama wzięłam sobie placka. No i jak Zosia zobaczyła, że ja jem placka, to oczywiście przybiegła i ukradła mi kawałek tego mojego obgryzionego placka. Potem siadłyśmy przy stole, dałam jej resztę tych placków i nawet takiego jednego małego chyba zjadła w całości. Także mamy postęp plackowo-bananowy. Ja w książkach o karmieniu dzieci czytałam, że dzieci muszą spróbować około 11 razy jakiegoś dania, żeby polubić, przekonać się do niego. No przyznam, że dla rodzica jest to trudne, dawać coś kilkanaście razy, kilka razy i cały czas jest nie. No, ale widzicie, tak 3-4 razy i placki bananowe dzisiaj, no, weszły. Także cieszę się bardzo. Przyszłyśmy sobie właśnie z Zosią na spacerek. Teraz siadłyśmy tak w takim półcieniu, ale Zosia się tutaj już tak wyrywa, że za chwilę będziemy chyba chodzić. Prawda, Zosiulku? Będziemy tu ptać? Nie. Mamy budki założone. Teraz już na każdy spacer są budki i będziemy sobie tu ptać. No. Tup, tup, tup. Czemu mi kradniesz okulary? Nie. Nie kradniemy mamie okularów. A siedzimy sobie w takiej oto scenerii. Może nie jest tutaj jakiś Las Vegas, ale taki skwerek mamy, tak zwany rynek bydgoski i nawet działa fontanna, a w zeszłym roku chyba nie działała. Jak co środę idziemy sobie z Zosią na muzykę i ja mam krótką chwilę, żeby z Wami porozmawiać, póki Zosia jest spokojna. No i póki podróż trwa, która nie jest długa. I chciałam Wam powiedzieć, że podjęłam decyzję, jeśli chodzi o wakacje nasze. No i wcześniej Wam wspominałam, że chcielibyśmy gdzieś lecieć. Ja bardzo chciałam lecieć do Turcji. Natomiast jak to wszystko sobie przemyślałam, to stwierdziłam, że to nie jest dla nas dobra opcja. Bo jednak planując wakacje z dzieckiem, myślę, że trzeba brać pod uwagę dobro dziecka również. No a nasza córka nie jest zbyt cierpliwa. I jasne, że niby się mówi, że samolotem szybciej i że lot krótki i tak dalej, no ale jednak są to około 3 godziny w samolocie plus transfer z domu na lotnisko i potem z lotniska do hotelu, gdzie te transfery są różne. No czasami ktoś ma krótki transfer, ale hotele, które ja sprawdzałam, to było tak 2 godziny od lotniska albo nie daj Boże 4 godziny od lotniska, to już w ogóle była masakra. Może są jakieś inne bliżej, nie wiem. Natomiast no, mimo wszystko stwierdziłam, że to będzie bardzo męczące i że ten lot, te 3 godziny też będzie męczące, dlatego że Zosia jest w ciągłym ruchu w ciągu dnia i nie ma takich 3 godzin, kiedy ona posiedzi spokojnie. Jak wychodzimy na spacery, no to ewentualnie tam pół godziny, 40 minut posiedzi w wózku, więcej na pewno nie. W związku z tym, no to by była męka. Myślę, że i dla nas, i dla Zosi, więc ostatecznie stwierdziliśmy, że nie. A poza tym muszę powiedzieć, że mnie ostatnio te wysokie temperatury w Polsce już dały popalić. Ja od paru lat mam uczulenie na słońce i wystarczy, że na 5 minut się gdzieś pojawię na słońcu bez filtra, nie daj Boże,
to od razu mnie wszystko swędzi, a w ekstremalnych przypadkach mam nawet wysypkę. No i w świetle tego jechanie w czerwcu do Turcji też nie jest dobre, no bo tam głównie ludzie jadą po to, żeby się wygrzać i wyopalać. No a jak mnie w Polsce jest za gorąco, to co dopiero w Turcji. Ja w Turcji byłam raz we wrześniu i było ciepło, a myślę, że w czerwcu, w drugiej połowie czerwca jest cieplej. No i koniec końców podjęliśmy decyzję, że zostajemy w kraju i właściwie za te same pieniądze spędzimy sobie urlop w kraju. Już mamy wykupiony hotel, zarezerwowany w drugiej połowie czerwca, także wszystko fajnie, pięknie. Ja myślę, że prędzej czy później tutaj się dowiecie z vlogów również, ale chciałabym też tam odpocząć, więc nie wiem, czy w ogóle będę zabierać komputer, może nie, może zabiorę tylko telefon, może coś ponagrywam, a wrzucę to najwyżej z opóźnieniem te vlogi z wyjazdu. No. Także taki jest plan na wypoczynek w kraju. Jeżeli macie bony turystyczne, to też jest dobra opcja. My z bonu turystycznego skorzystaliśmy już we wrześniu zeszłego roku, w Zakopanem jak byliśmy, ale jeżeli ktoś z Was jeszcze nie wykorzystał bonu turystycznego na dziecko, to też jest fajna opcja, żeby sobie to wykorzystać w tym roku, bo jeszcze są ważne. I podobno przybywa tych miejsc, gdzie można z tych bonów skorzystać. I myślę, że to jest też fajna opcja, bo na przykład albo można wtedy dłuższy pobyt sobie wziąć, jak macie bon turystyczny, albo, nie wiem, w droższym hotelu. My jak byliśmy właśnie we wrześniu, to w Zakopanem tam byliśmy w Nosalowym Dworze. To jest dość drogi hotel. I słyszeliśmy od ludzi, którzy płacili w recepcji, że właśnie korzystają z bonu turystycznego i że tak jakby za tą samą cenę, co na zwykłych kwaterach prywatnych, mieli ten hotel, bo po odjęciu bonu wyszło im to na to samo i mogli sobie spróbować lepszego hotelu. I tam jeden pan mówi, że tak mu się spodobało, że już będą przyjeżdżać do tego hotelu na przykład. Także to też jest taka forma reklamy dla hotelarzy, dla branży turystycznej, że ktoś może się odważyć spróbować czegoś, czego nigdy nie próbował. Jakiegoś hotelu, ośrodka, jakiejś atrakcji turystycznej. No, także tak to wygląda. Plany już są zrobione. Wyjeżdżamy na tydzień. To też jest taki optymalny czas. Ja muszę powiedzieć, że opowiadałam Wam kiedyś historię o lotnisku, jak leciałyśmy z mamą na ślub kuzyna i na Stansted nam uciekł samolot. I ja nie lubię lotnisk, mam uraz. I teraz jak na przykład słyszę od ludzi, że no, z tym lataniem są jakieś utrudnienia, że trzeba jakieś specjalne formularze, że nikt nie wie jakie, że w ostatniej chwili na lotnisku dowiadujecie się jaki formularz, bo inaczej nie polecicie i tak dalej. A często zdarza się tak, że pomimo tego, że macie szczepienia, to i tak musicie robić testy. Potem się okaże, że macie nie taki test jak trzeba, bo ktoś chciał zaoszczędzić i zrobił test antygenowy, a się okazało, że musi być tylko PCR i tak dalej. No, uważam, że jest zamieszanie i ja tego bardzo nie lubię. I jak jestem gdzieś innym środkiem transportu niż samolotem, to mogę zawsze wrócić, zawsze sobie wsiąść, wyjść, pojechać. A na lotnisku ja bardzo nie lubię tego, że jestem taka zależna od kogoś, że ktoś powie, że jest tak czy tak i koniec. I musisz się do tego dostosować i nie ma odwołania, bo są jakieś przepisy, regulacje i wszystko rozkładają ręce i albo lecisz, albo nie lecisz, albo właśnie powiedzą ci, że nie lecisz i nara i się martw. No i to jest dla mnie takie bardzo stresujące. Ja się nie boję latania, ale nie lubię lotnisk. O, także tak. Więc muszę powiedzieć, że nawet ta zmiana planów i urlop w kraju tak wprowadziło we mnie taki spokój wewnętrzny. Tak odetchnęłam trochę z ulgą. Pakowanie też będzie łatwiejsze. Nie musimy jakoś nie wiadomo jak się stresować pakowaniem. Już zamówiliśmy sobie boksy na dach. Bagaż też będziemy mieli mniejszy niż do Zakopanego jechaliśmy, bo na przykład nie zabieramy Baby Bjorna już teraz, nie używamy już gondoli teraz, także spacerówka jest mniejsza, także wszystko będzie trochę łatwiej, no ale mimo wszystko bierzemy sobie tego boksa, żeby w aucie mieć komfortowo, a nie tak nabite i żeby nie musieć pakować w 98 reklamówek, tylko móc wszystko włożyć do jednej dużej torby, bo do boksa duża torba czy walizka wejdzie, a do auta może musielibyśmy tu upychać w małe reklamówki wszystko, ale na spokojnie. A jakby się coś bardzo źle działo, to zawsze po prostu jesteśmy w kraju, kilka godzin od domu i w każdej chwili można wrócić, jakby był jakiś dramat. Także to też jest dla nas lepsze. I co? Ja znowu jestem dużo za wcześnie. Ale trudno,
Dzisiaj nie chcemy się jeździć w kółko. Postaram się tutaj tylko zaparkować w jakichś krzakach. Największe miejsce jest zajęte. Tu mi zostały krzaczory. Bez sensu. Może ktoś odjedzie w międzyczasie. Coś jeszcze bym chciała powiedzieć? A, piszecie mi, że jest lepsza jakość nagrań w moim telefonie, że widać, że zmieniłam telefon na nowy. Także tak, ja chyba zapomniałam wam powiedzieć na jaki. No więc jest to iPhone 12 Pro Max, 256 giga. Zastanawiałam się nad tym, jaka pamięć, bo są trzy opcje, chyba 128, 256 i 512. O, jadę się przeparkować. Ale ostatecznie stwierdziłam, że 256, bo taki też miałam poprzedni telefon. Używam też chmury, ale już ta najmniejsza chmura okazała się za mała, więc zwiększyłam sobie chmurę na 200 giga za 11 zł bodajże. I to jest taka chmura, którą można współdzielić w rodzinie, więc współdzielimy ją sobie z Krzyśkiem, także też spoko, bo... Zośka! Bo 200 giga na pół to jest po 100 giga tej chmury, a... A tak to mieliśmy każdy po 50. No i czemu ja nie mogę wrócić? No, no co to się dzieje? Kto tak krzyczy? No, także to taka informacja dla was, jakbyście chcieli, to chmurę można też współdzielić w rodzinie, także wtedy jest lepiej. I największa chmura to chyba są 2 terabajty, ona jest chyba potem za, nie wiem, 40 zł, jakoś tak. Także jeszcze tylko muszę poćwiczyć nagrywanie tym telefonem. Może tu w samochodzie powinnam nagrywać tylną kamerą, na razie nagrywam przednią, więc ta jakość może być trochę gorsza. Z tylnej kamery jest dużo, dużo lepsza. Bardzo jestem zafascynowana szerokokątnym nagrywaniem. I co jeszcze? I jeszcze muszę sobie ściągnąć jedną apkę do filmowania, nagrywania i robienia zdjęć, bo wtedy jakość może być jeszcze lepsza. Wiem, że ten telefon nagrywa w 4K. Na razie wkurza mnie tylko to, że za każdym razem jak włączam nagrywanie, to muszę przełączać się z Full HD na to 4K. Nie wiem, czy da się to tak zapamiętać, bo on za każdym razem pamiętał, że ma zostać to 4K. To jeszcze muszę ogarnąć. Ale ogólnie bardzo polecam ten telefon. Jeżeli robicie dużo zdjęć, nagrywacie jakieś filmy, to naprawdę... Zresztą wy mi piszecie, że jest różnica w jakości. Wrócił mąż właśnie z pracy, zahaczając o paczkomat i przyszła nasza wkładka do wózka, także zaraz będę otwierać, bo nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak wygląda. Dodam tylko, że zamówiłam wkładkę uniwersalną, dlatego że jak przeczytałam, jakie są terminy realizacji wkładek dedykowanych, to stwierdziłam, że może się skończyć lato, zanim by ona przyszła. Otworzyłam już pudełko. Zosia śpi, więc na spokojnie wam to wszystko pokazać. O, jak pięknie. I skorzystałam z takiej promocji na Dzień Dziecka, że była gratis poduszka. Także, o, tu mamy zamówienie dla Zosi. Jak pięknie, tu ulotki. Tak. I mamy poduszeczkę. Ja co prawda mam też poduszeczkę do śpiworka zimowego i można by ją przełożyć, no ale wiadomo, wzorek już byłby nie ten. Także tu mamy szaro-zieloną poduszeczkę, bo taka jest też ta wkładka do wózka. O, postaram się ją jakoś tu rozłożyć. Tak wygląda ta wkładka. Wybrałam wkładkę uniwersalną, tak jak mówię, wzór listne szaleństwo. I ona z jednej strony ma takie piękne listki. Tutaj ma być obszyta takim materiałem, który niby jest jakiś łatwiejszy w czyszczeniu. A z tyłu mamy len. I ten szary len ponoć jest lepszy na lato. Także dwa kolory. Bardzo mi się podoba ten zielony wzór i myślę, że z naszym różowym wózkiem będzie fajnie wyglądać. O, tu mam kawałek różowej kanapy i z różowym się to fajnie zgrywa. I widzę, że poduszeczka też jest dwustronna, szary len i tutaj listki. Także mi się udało, bo nie planowałam zakupu poduszki, a była w promocji, w gratisie. I cieszę się, że to już przyszło, bo bałam się czasu oczekiwania na to zamówienie. I tak oto przedstawia się wkładka w naszym wózku, już zamontowana. Jeszcze tu odpięłam pałą, żeby wam lepiej pokazać, że tutaj mamy dwa wycięcia na ten pas na środku, także fajnie nam to pasuje. I tutaj mamy przełożone pasy. Ja nie wiązałam tych troczków tutaj na dole, ale można. Zawiązałam te u góry, które są wokół pasów naramiennych. Do kompletu z Pestroski można jeszcze te nakładki na pasy naramienne też dokupić, albo tę nakładkę na pas krokowy. Ale ja nie chciałam,
Także tak się to przedstawia. My mamy jednolity wózek, także fajnie te listki pasują do Magnolii Pink. I jeśli chodzi o to, że wkładka jest uniwersalna, to po prostu tutaj mamy niedokładnie ją dopasowaną, bo wkładka dedykowana byłaby dopasowana idealnie do tego podnóżka, a wreszcie chyba nie widać jakichś specjalnych różnic. Podoba się? Podoba się? No, to będzie testowana.